Szczęść Boże, dobry wieczór. Daj Boże. Dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim obecnym, a jest was tutaj jeszcze więcej, przyjaciele. W tym tłumie są współpracownicy, działacze, wolontariusze, uczestnicy tej akcji i poprzednich, bo jesteśmy przecież przyjaciółmi z okopów wielu, wielu już kampanii. Więc przede wszystkim dziękuję. A państwo, chciałbym, żebyście sobie zdawali sprawę z tego, że kampanii wyborczej i w ogóle jakiejkolwiek akcji wyborczej nie prowadzi się wbrew pozorom w pojedynkę. Na prezydenta, owszem, ktoś musi kandydować. Kogoś, jak to się mówi, trzeba wystawić. Ale biada takiemu kandydatowi, jeśli nie jest kandydatem drużyny, armii. Tak, to właśnie Konfederacja, której liderzy, posłowie, przygodni koledzy, koleżanki, bardzo jestem wam wdzięczny za obecność tutaj dzisiejszego wieczora. To ważna informacja dla was, drodzy współobywatele, mieszkańcy Rzeszowa. Nie głosujecie tutaj na kota w worku. To jest kandydatura, która ma realne podstawy i która ma realne zaplecze. Zaplecze polityczne, eksperckie. O, jest tutaj pan prezydent Wiesław Walat, mój cicerone rzeszowski, którego państwo pamiętacie. Ja nie wymienię wszystkich z nazwiska, bo to byłaby cała książka telefoniczna. Kto ciekawy, niechaj zapozna się z dorobkiem naszej kampanii. Te konferencje programowe, prasowe, którymi staraliśmy się wręcz zamęczać media centralne i regionalne i lokalne. Staraliśmy się pracować w tej kampanii, która powoli dobiega końca. Jest jej plon, jest program, tytuł, hasło, nowy impuls dla Rzeszowa. Cóż to właściwie znaczy? Po co ten impuls? Szanowni państwo, zdarzają się takie chwile w życiu ludzi, narodów i państw, kiedy urywa nam się wątek, kiedy coś się kończy, a nie wiadomo, co się zaczyna. Kiedy wyczerpują się nasze możliwości, nasza pomysłowość i nie wiemy, w którą stronę iść. I wtedy właśnie potrzebny jest nowy impuls. To nie znaczy, że przeszłość lekceważymy, wręcz przeciwnie. Jesteśmy tutaj po to, żeby dobrze pamiętać i innym pomóc nie zapomnieć o przeszłości. O tych dziejach, które ma za sobą Rzeszów. Tego się nie kupi na Allegro, prawda? Historii nie można, niektórzy próbują, ale nieskutecznie dopisywać sobie. Rzeszów ma swoją prawdziwą historię, która wymaga jeszcze opowiadania i my właśnie będziemy ją przypominać, ale przecież ta prezydentura, którą tutaj państwu niniejszym proponuję, to nie ma być jakaś grupa rekonstrukcji historycznej przeszłości Rzeszowa. Wręcz przeciwnie. Przeszłość ta najbliższa sama abdykowała, sama zakończyła swoją niestety przewlekłą kadencję. Ja osobiście jestem zwolennikiem dwukadencyjności i to wystarczy. I to wystarczy, żeby zrobić, co jest do zrobienia. Żeby nam z kolei nie urwał się wątek. Jest program, państwo możecie sięgnąć do tego programu, a ja państwu teraz zdradzę, gdzie szukać moich prywatnych inspiracji i motywacji. Co jest dla mnie kryterium pożyteczności, użyteczności takiego programu politycznego, jak nowy impuls dla Rzeszowa. To jest kryterium bardzo egoistyczne, szanowni państwo. Rodzinne. Rodzina w dłuższym trwaniu. Ja mam po prostu poczucie zobowiązania, długu zaciągniętego
wobec moich dziadków i pradziadków. Tutaj, niedaleczko, w Nisku, pradziadek Braun, notariusz w latach I wojny światowej, mój dziadek Juliusz, pierwszy harcerz Rzeczypospolitej w Nisku. Jego starszy brat Kazimierz, uczestnik walk o Przemyśl, lotnik. Dlatego tak dobrze współpracuje mi się z Włodzimierzem Skalikiem, że mam lotników w rodzinie. No i rodzina bliższa. Szanowni Państwo, jesienią ubiegłego roku mój synek zapytał moją żonę: mamo, czy mogłabyś mi urodzić starszego brata? Starszego już się nie da, ale robimy co możemy. Mamy termin dostawy dzidziusia za 2 tygodnie z małym kawałkiem. Więc to jest moja miara. To jest moja miara, szanowni Państwo. Czego ja chciałbym się nie wstydzić przed moimi dziadkami, pradziadami, którzy już są na tamtym świecie? Chciałbym się nie wstydzić, mając nadzieję, że się kiedyś zobaczymy. Jak się będziemy dobrze sprawować, to może się zobaczy. A z drugiej strony, to jest moja miara. Czego chciałbym dla moich dzieci? Jakiego świata chciałbym dla nich? Czy świata segregacji, dyskryminacji, eliminacji, świata zamaskowanych, testowanych, wyszczepianych? Nie, nie. Właśnie już tutaj pięknie to i dokumentnie koleżanki i koledzy wyłożyli. Jakiego świata chcemy? Chcemy świata postawionego z głowy na nogi. Chcemy normalnego życia. Ja zatem, szanowni Państwo, kandyduję na waszego prezydenta z czystego egoizmu. Z czystego egoizmu. Ja to wszystko robię tylko dla siebie i dla mojej rodziny. Na tamtym i na tym świecie. Ponieważ Warszawa padła. Warszawa uległa wrogiemu przejęciu. Nie mówię o tym, nie zamęczam moich kolegów posłów. Nie sieję defetyzmu w naszych szeregach. Ale tam w Warszawie wydmuszka, fasada, dekoracja. Więc kiedy pada pytanie, a pada ono w tej kampanii dość regularnie, co pan wybiera? Okrąglak przy Wiejskiej czy Rzeszowski Ratusz? Udzielanie odpowiedzi przychodzi mi z wielką łatwością. Trzeba wziąć Rzeszowski Ratusz po to, żeby tutaj odzyskać pion, tutaj się obronić. I stąd może rykoszetem wrócimy na Wiejską. No nie, oczywiście Warszawa, brońcie się tam, koledzy. Nie odpuszczajcie, nie oddawajcie walkowerem. Kawaleria z Rzeszowa nadciąga, więc brońcie się przed barbarzyńcami. Jak odzyskamy Rzeszów, wrócimy tam po was i wtedy, proszę Państwa, ale niestety nie wcześniej, będzie Polska od pierwszego. Takie mam nadzieje, mrugam tutaj trochę do Państwa okiem i my wszyscy robimy takie dziarskie miny, chociaż rzeczywistość jest niewesoła, prawda? Czasy takie, że chciałoby się obudzić z tego strasznego snu. Obudzić i nie z krzykiem, ale z jakimś westchnieniem ulgi, że to przeszło, minęło, żeśmy się obronili. Mój program dla Rzeszowa Państwo znacie, jeśli nie znacie, poznacie, jeśli zechcecie zapoznać się właśnie z tym dokumentem programowym Nowy Impuls dla Rzeszowa. To są rzeczy proste. Ot, na przykład moja polityka klimatyczna, dobry klimat dla przedsiębiorczości w Rzeszowie.
Taką politykę klimatyczną chciałbym tutaj wprowadzić. Moje pryncypia: równość wobec prawa, bez segregacji, bez dyskryminacji. Równość wobec prawa, bez wykluczenia pod wydumanymi pretekstami. Prawo, w Polsce konstytucja, to brzmi dzisiaj bardzo śmiesznie, więc nie będę się na nią powoływał, no ale nie jest prawem przecież to, czym nas straszą na konferencjach prasowych ministrowie, rzecznicy, niedorzeczni, premierzy, superpremierzy. To nie jest prawo. My właśnie tutaj w Rzeszowie musimy zacząć przestrzegać prawa. Prawa do prywatności, do wolności osobistej, do niebycia poddawanym eksperymentom, na przykład medycznym. Prawa do przedsiębiorczości, żeby się dobro wspólne nie marnowało. Żeby się nie marnowały te biznesy, interesy tutaj, tak pięknie rozkwitające przy rzeszowskim rynku. Żeby się nie marnowała praca poprzednich i współczesnych pokoleń. Te budynki użyteczności publicznej, te szkoły, które świeciły pustkami przez miesiące, kwartały, przez cały sezon, te uczelnie, ci studenci, uczniowie przegnani z Rzeszowa, a to jest przecież nasz przemysł lokalny, to jest nasz biznes, szanowni państwo. Nie przeciągnę tej konferencji, nie zamienię tej konwencji, tego wiecu w konwencję programową. Odsyłam państwa do lektury, odsyłam do tych naszych konferencji, które gdzieś tam jednak się przebiły, gdzieś się tułają po sieci internetowej, chociaż i tam wielki brat czuwa, przycina zasięgi, banuje i różne straszne rzeczy próbuje z nami zrobić, a my obrońmy się przed tym, abyśmy byli u siebie, na swoim, abyśmy się nie musieli wstydzić ani naszych przodków na tamtym świecie, ani naszych dzieci, wnuków na tym świecie. 13 czerwca 2021 roku. Niechaj ta data przejdzie do historii Rzeszowa i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako dzień, w którym okazało się, że wszystko jest możliwe. Odwróćmy tę kartę. Dziękuję wam, drodzy, szanowni, zebrani, zorganizowani z naszych formacji politycznych, spod znaku Konfederacji Ruchu Narodowego, Wolności Korwina, Konfederacji Korony Polskiej i dziękuję wam, którzy nie czujecie takiej woli Bożej, żeby się organizować politycznie, żeby się do czegoś zapisywać, przystępować. Nie ma takiego oczekiwania. Jest natomiast taka pilna potrzeba, żebyście się państwo zorganizowali na ten jeden dzień. Żebyście 13 czerwca nie zaspali, żebyście 13 czerwca trafili do waszego lokalu wyborczego i potem, uwaga, żebyście przypilnowali waszego głosu, wyników tego głosowania. To jeszcze jedno hasło, które tutaj dzisiaj wznoszę. Pilnuj wyborów, szanowni państwo. Jest taki ruch, jest taka organizacja. Ta organizacja jest gotowa do monitorowania przebiegu wyborów w Rzeszowie, ale to także wymaga waszego, szanowni drodzy, kochani, zaangażowania, waszej mobilizacji. Bardzo dziękuję, kłaniam się, oddaję się do waszej dyspozycji. Wy zdecydujecie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przybyli tutaj dzisiaj do Rzeszowa. Wszystkim, którzy zechcieli przekonywać państwa do tego, do czego mam nadzieję coraz mniej już przekonywać trzeba. Kto miał usłyszeć, usłyszał. Kto miał zrozumieć, ten już dawno rozumie. Kto zauważył, co w trawie piszczy i co się tutaj święci, ten zauważył.
i wyciągnie wnioski. Rzecz w tym, żebyśmy te wnioski wyciągnęli wspólnie i w tej jednej chwili dziejowej 13 czerwca. Serdeczne Bóg zapłać. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Wielkie brawa.